To nie jest żadne opuszczone osiedle, tylko spokojna, leśna okolica. Drzwi wejściowych do budynku nie ma, nie dlatego, że zostały skradzione, ktoś je zabrał, wyłamał, tylko my spełniamy najwyższe wymogi Unii Europejskiej i dbamy o to, by osoby na wózkach były w stanie przejść przez drzwi, co prawda potem są schody, ale wkrótce się zapadną, więc już ich nie będzie. No może faktycznie troszeczkę przesadziłem z tym opisem w internecie, to mieszkanie nie wygląda zbyt cudownie, ale proszę sobie wyobrazić, jak tu będzie fajnie, kiedy przyniosę nowy dywan, a na ścianie dam panu kolorowe światełka, a poza tym pan sam mówi, że od rana do wieczora studiuje i pracuje, to przecież pan będzie chodził tylko tutaj spać, a jak jest ciemno, to nic pan nie będzie widział, a światło i tak pan nie zaświeci, no bo tutaj prądu nie ma, wyłączyli 3 lata temu, bo nie płaciłem. Tak, w ogłoszeniu wspomniałem, że są lokatorzy. Widzi pan tutaj to zdjęcie na ścianie? No to nie do końca z tą dziewczyną będzie pan mieszkał, znaczy z nią, tylko z jej duchem demonem, ale proszę się nie przejmować, ten demon jest bardzo spokojny, nikomu nie przeszkadza, nigdy nie było na niego żadnych skarg. A co inni lokatorzy o nim mówili? No nie wiem, bo zawsze jakoś tak po 2 miesiącach znikają bez śladu. No ale nie przesadzaj pan, to mieszkanie nie jest takie tragiczne, ono nie zagraża zawaleniem życiu i zdrowiu ludzi. No tak, rodzice talerz z jedzeniem pod mordy dali, to się wam młodym w dupach poprzewracało, wszystko byście chcieli, a to nie od razu, proszę pana, Rzym zbudowano. To mieszkanie też może być jeszcze kiedyś ładne. No już dobrze, dobrze, spokojnie, proszę tak się nie emocjonować. Dobra, pokażę panu inne mieszkanie w centrum. Proszę, epickie mieszkanie zaprojektowane przez projektanta w standardzie premium, niczym królewskim. Jaki projektant? Katalog mebli z IKEA. Także widzi pan mieszkanie w centrum, 20 minut metrem trzeba jechać do centrum, a na to metro jeszcze 20 minut autobusem, a potem pieszo 15 minut do domu. Nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. Także widzi pan, bierze pan ile? 3000 miesięcznie. Coże drogo? Jakie drogo? W dupach wam się poprzewracało? Jakie drogo? Won mi stąd, Krakusie, zafajdany jeden wieśniaku. Na wieś swoją wracaj, jak ci nie stać do Warszawy, nie przychodź do mnie na dwór. Idź na to swoje pole, tam se sieć, szała se zbuduj.